Kryminalna przeszłość polskiej celebrytki. Konopskiego i Wardęgę czeka proces. Magda G., popularna restauratorka z ogromną karą finansową. Prowadząca kanału Zero reklamuje skam. Jej historia mogłaby być dobrym materiałem na film w klimacie gangsterskim. Jak od zwykłej kobiety stała się organizatorem procederu sutenerstwa, po czym trafiła do telewizji. Gdy po kilku odcinkach wyszło na jaw, że Królowa Życia siedziała w więzieniu, to nie przeszkodziło telewizji dalej emitować ten program. Dagmara Kaźmierska skatowała kobietę w ciąży? Parę dni temu portal goniec.pl ujawnił szokujące informacje z przestępczej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Dagmara Kaźmierska ma 49 lat, urodziła się w 1975 roku. W 2016 zyskała ogólnopolską sławę jako jedna z głównych bohaterek serialu dokumentalnego Królowe Życia, który był emitowany w telewizji TTV. Potem występowała w filmach u Patryka Wegi, ostatnio występowała w Tańcu z Gwiazdami, na Instagramie ma ponad 1 200 000 obserwujących, jest gwiazdą, jest celebrytką. W programie Królowe Życia w intro tak przedstawiano Dagmarę. Atrakcyjna, niezależna, przyciąga spojrzenia, uwielbia błyszczeć. Przez długie lata mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Amerykę bez żalu zamieniła jednak na rodzinne kłodzko. W sieci rozpętała się burza, po której TVN i Polsat stanowczo odciął się od Królowej Życia. Dziś goniec donosi o kolejnych szczegółach jej przestępczej działalności sprzed lat. Marysia została zgwałcona na zlecenie Dagmary Kaźmierskiej. Wcześniej została przez nią pobita. To miała być kara za to, że Marysia próbowała uciec z burdelu, w którym faszerowano ją amfetaminą, w którym kazano jej chodzić na solarium, mimo że wiedziano, że jest chora na nowotwór. Portal ujawnił zeznania kolejnej poszkodowanej, pani Magdy. Złapali mnie. Heniek trzymał mnie od tyłu za ręce, a Dagmara zaczęła bić mnie z pięści po brzuchu, głowie i plecach. Zaczęła mnie też kopać po brzuchu. Dagmara mówiła, że potnie mi twarz, ogoli na łyso, połamie ręce i nogi. I że nikt mnie potem nie pozna, biła mnie aż do momentu, gdy zaczęłam się dusić. Butik Dagmary Kaźmierskiej został zdemolowany. Piszą media po tym, jak fakt pokazał obecny wygląd lokalu. Komuś ewidentnie nie spodobała się jej działalność. Dagmara Kaźmierska jest właścicielką kilku biznesów. Posiada butiki, a jeden z nich mieści się na ulicy 1 Maja w Kudowie Zdroju. Pod adres dotarł fakt i dokonał szokującego odkrycia. Zniknął szyld, rolety antywłamaniowe są opuszczone, a elewacja sklepu została oblana żółtą farbą. Wiadomo, że ostatni wpis w mediach społecznościowych obiektu pojawił się 14 kwietnia. Redakcja próbowała skontaktować się z właścicielką, ale bezskutecznie. W social mediach pani Dagmara tłumaczy się, że to nie tak. Tłumaczy, że media chcą zmienić faktyczny przebieg wydarzeń. Dagmara Kaźmierska. Niedługo się odniosę do sprawy i co mądrzejszy spojrzy na to inaczej. Ludziom tak łatwo jest kogoś pogrzebać, nie znając prawdy. Już jeden taki był, który niedawno umarł po wyroku za obrzydlistwo, którego nie popełnił. Prawdopodobnie miała na myśli Tomasza Komendę, który niesłusznie został skazany za przestępstwo, którego nie popełnił. Jednak są to zupełnie różne sytuacje. A tutaj tłumaczenie pani Dagmary Kaźmierskiej, gdy zabrała po raz pierwszy głos od wybuchu afery. Kochani, nie odzywałam się do was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem. Potrzebowałam się zmierzyć z tym, co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w mediach jako królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia, zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które rzekomo miałam popełnić. Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. Klub towarzyski kobiet, a nie miejsce do gnębienia. Kochani, nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć wam teraz tego w kilku słowach. Zrobię to już niedługo. Dziękuję za wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie, świat nie zawsze jest taki, jak nam go przedstawiają, napisała Dagmara w swoim najnowszym wpisie. Na ten moment czekamy na więcej informacji od pani Dagmary. A wy co o tym uważacie? Szukasz używanych produktów w super cenach? Narzędzia do domu czy ogrodu i wiele więcej. W tym nawet okulary przeciwsłoneczne. Sprawdź konto Licytuj 1 na Allegro. Ostatnio Cloud MMA w współpracy z Piwko Nie Można organizują walkę w aucie. Każdy może się do niej zgłosić tylko pod jednym warunkiem. Limit wagowy wynosi 55 kg. Mało kto się w nim mieści. Na myśl przychodzi Mini Mike czy Carlito. Jest to bardzo niska waga. Widzowie zaczęli zgłaszać się do walki. W tym Marek Jówko. Bardzo kontrowersyjny zawodnik Prime MMA. Marek Jówko? Serio? To ciebie ostatnio zwinęli w Tarnowie na rynku? Tak. Ha! No to z takim gitem będę jeździł. Słuchaj. Wiadomości muszę podgłosić. W niedzielny poranek na mediach społecznościowych Federacji pojawiło się ogłoszenie ich nowego nabytku, jakim jest Serhii Piwko Nie Można Michajluk, a więc ukraiński. Nie, Marek, ksówka. Kurwa, mam dla ciebie cel. Jaki kurwa cel, ty? Jedyny prawilny. Jedziemy na Cloud MMA. Jedziemy, pal samochód. No kurwa, jedziemy. Kolejne zgłoszenia były wysyłane przez widzów, w tym przez oprawcę Piwko Nie Można, który uważa, że dzięki niemu piwko stał się popularny. Można? Jasne. U mnie można wszystko. Piwko.
Ten gość dał ci rozgłos, a ten ci go zabierze. Zwykła złotówo. Wiem o tobie więcej niż myślisz. Zapnij pasy, bo na konferencji poruszymy kilka ważnych kwestii. Marcin będzie u mnie w narożniku, a my widzimy się w aucie. Szykuj się. Do zobaczenia na gali. Jeśli organizacja Cloud MMA zakontraktowałaby ich, pokazałaby jedynie, jak bardzo patologia króluje we freak fightach. Wątpię, że będzie miało to miejsce choćby ze względu na limit wagowy. Konkurs na walkę z Piwko nie można został zakończony, a już niedługo dowiemy się, kogo Cloud wybrało. Miesiąc temu długo zapowiadany filmik na Konopa i Wardęgę trafił do internetu. Nieznana wcześniej osoba przekazała filmik do Wardęgi. Jak się okazało, był to Boxdel. Sylwester już wcześniej dostał zdjęcia z monitoringu, gdzie było widać spotkanie m.in. Boxdela, czy Dubiela. Od dłuższego czasu w internecie można było usłyszeć o powstającym filmie oskarżającym Konopa i Wardęgę. Jak się okazało, zrobił go Nitro we współpracy z Dubielem i Buxtonem. Boxdel dołączył w trakcie, kiedy Sergiusz zbierał dowody. Dubiel na wywiadzie zapowiadał, że będzie on bardzo mocny. Czy taki był? No średnio, ale Nitro twierdzi, że nie był skończony. Dlatego też nie opublikował go wcześniej. Niedawno ukazał się program Superwizjer poświęcony aferze Pandora Gate. Publika uważa, że jest on zbyt łagodny i wybiela Marcina Dubiela. Nie pokazał on różnych filmików wysyłanych do małoletnich przez Marcina. Reporterzy zamienili moją odpowiedź z odpowiedzią na inne pytania. Wcisnęliście przycisk opublikuj i co się wydarzyło? Ja na przykład poszedłem spać, ale film po godzinie przekroczył 4 miliony wyświetleń. To jest astronomiczny wynik, jak chodzi o Polskę. Wtedy zostały też zawieszone serwery YouTube. Co się stało po tym? Wydaje mi się, że dużo pozytywów. Zwiększyła się też świadomość rodziców. I trochę opowiedz o tym, od publikacji też filmu, a propos tego, jak w kontekście tego, że się przedostało to do mainstreamu. To bardzo szybko od razu przedostało się do mainstreamu, bo tak naprawdę na drugi dzień wstaję rano i widzę, że na przykład pan Morawiecki się o tym wypowiada. Przez to zmienili trochę chronologię zdarzeń i dali narrację, jakby dopiero po moim filmie sprawą zainteresowały się media i politycy. I przez to wszystko miałem się czuć zaniepokojony, bo mój film przeniknął do mainstreamu, zrobiła się z tego duża afera, a ja będę musiał brać odpowiedzialność za ten film. Konopski w swoim odcinku poruszył ten temat. Bo to jest coś takiego, ja nawet rozumiem, że ten materiał, że ten materiał, wiesz, mogli tam się trochę oszukać i tak dalej, jakby pod tym względem masz rację, ale czemu wy za każdym razem z siebie robicie takie ofiary? No, bo my chcieliśmy, my wszystko zrobiliśmy najlepiej i tacy kurwa męczennicy po prostu. My robiliśmy wszystko, a świat jest przeciwko nam. Nitro po raz pierwszy pokazał screeny od dziewczyny, która miała pretensje do Konopskiego czy Wardęgi. Trochę to przykre, bo wiem, ile wysiłku włożyłem w to, aby ofiary czuły się komfortowo z materiałami, które chcemy opublikować. A wszystkie? Wszystkie? Bo ja znam jedną dziewczynę, która wysłała ci coś i prosiła, żebyś skonsultował, jak to będziecie używać w jakimś stopniu. Z tego co wiem, na ile rozmawiałem z tą dziewczyną, ona założyła mu, nie wiem czy próbowała, czy już mu założyła, bo też już z nią od gdzieś z 2-3 tygodni kontaktu nie mam, bo tylko mieliśmy tylko przy tamtej okazji, chciała poczynić jakieś kroki prawne w stosunku do Konopa, że w taki sposób ją potraktował. Chcecie z tych materiałów skorzystać? A ty to wysłałeś do Wardęgi, który wstawił to na Instastory. I w momencie, kiedy ta dziewczyna potem napisała do Wardęgi, dopraszając się o kontakt, no nie wygląda to za bardzo jakby, jakbyście się martwili o te ofiary. Ale ja wam to pokażę, jeszcze nigdy tego nie mieliście. Może została przez tą dziewczynę powiedziana nieprawda. Podesłał mi ją inny kanał komentarzy, bo w momencie, kiedy my puściliśmy ten film, czy w sumie Wardęga go puścił jako pierwszy, ale to już whatever, to ona się odezwała. No i no to zresztą będziecie widzieć, kto nas połączył, bo też tą dziewczynę połączył z Wardęgą, nie? Ta dziewczyna wysłała do Konopskiego zdjęcie Stewarta, jak był tam nago, czy zasłaniał swojego penisa ręką, jakoś tak. I Konopski ponoć wysłał to do Wardęgi i Wardęga to wstawił na story. No i ta dziewczyna się zdenerwowała i napisała tak do Sylwestra. Podziękowała pewnie Tomkowi. Cześć Sylwek, widziałem, że wrzuciłeś zdjęcia na story ze snapa Stewarta, którymi podzieliłam się z Tomkiem i Mikołajem, z prośbą, żeby dawać mi znać, jeśli będą chcieli je gdzieś wykorzystać. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek robił sobie na nich zasięgi, czy podburzał internet przed filmem. Wiem, że zaraz będą już po internecie latać, ale do tej pory nie miałam pewności, czy Konop wykorzysta je w swoim filmie. I nie czuję się z tym zbyt okej. Okay. Poza zasięgami zachowanie anonimowości było dla mnie jednym z ważniejszych aspektów w tej sprawie. Nie mam 100% pewności, że Stewart nie skojarzy zdjęć bezpośrednio ze mną. Nie wiem, czy jest dziewczyna, która również została takie same w tamtym czasie. I Sylwester odpisuje. Hej, takich zdjęć jest pełno. No to a wrzucił tylko jedno. Więc bez obaw, że Stewart skojarzy, co dawał komu. Czy mógłbym przekazać twoje dane prokuratorowi? Byłabyś wezwana w charakterze świadka bez obaw. I na takich zdjęć jest pełno. Spoko, wolałabym w takim razie, żeby wykorzystywanie zdjęć ode mnie było ze mną uzgadniane.
Jak jest ich sporo, to można wybrać te od innych dziewczyn, jeśli wyraziły na to zgodę. Bo zgodziłam się podzielić materiałami, ale na moich zasadach, czyli przejrzystości w ich wykorzystaniu. A o tym nie dostałam żadnego info. Nie, ale wolałabym nie wchodzić w szczegóły za bardzo teraz, bo opowiadałam o tym już Gimperowi Konopowi. O, Sylwester Wardenga. A Marcin Dubiel wiedział o tym, że Stu z tobą gada? Raczej nie, bo się nie znamy, nie miałem z nim kontaktu. Sylwek, jeśli cokolwiek chciałbyś wykorzystać z materiałów, które są, to upewnij się, że to jest okej z dziewczynami, które je dostarczyły. Ja bym tego bardzo nie chciał i bardzo chcę pozostać anonimowa. Bez żadnego liku, ani moich danych, ani mojego numeru telefonu. Będę wdzięczny, jak to uszanujesz. My pilnowaliśmy danych, to Boxdel wydał dane jednej dziewczyny. I skutecznie ją wystraszył. Spoko, ale ty mnie też bardzo wystraszyłeś, bo podczas opowiadania historii chłopakom prosiłam o dwie rzeczy. Anonimowość, jakby ona jednym, ona drugim. Anonimowość i konsultacje w sprawie publikacji materiałów ode mnie. Jeśli jedna z tych rzeczy nie została dotrzymana, to kto wie, co będzie z drugą. To jest delikatny i bardzo trudny dla mnie temat. Dzielę się materiałami ze względu na dobro innych dziewczyn i budowanie na tym zasięgów mi nie odpowiada. To, że nie wiedziałeś o ustaleniach dotyczących zdjęć, to nie moja wina, tylko kwestia waszej komunikacji. A tym też można kogoś przestraszyć, uwierz. Jak masz na nazwisko, bo notkę przygotowuję dla prokuratora. No. To jest jakby, no tak, no. Pogadali, nie? Z tego co wiem, na ile rozmawiałem z tą dziewczyną, ona założyła mu, nie wiem czy próbowała, czy już mu założyła, bo też już z nią od gdzieś z 2-3 tygodni kontaktu nie mam, bo tylko mieliśmy tylko przy tamtej okazji, chciała poczynić jakieś kroki prawne w stosunku do Konopa, że w taki sposób ją potraktował. Aha, i z tego co wiem, na ile rozmawiałem z tą dziewczyną, ona założyła mu, nie wiem czy próbowała, czy już mu założyła, bo to ja już też z nią od gdzieś z 2-3 tygodni kontaktu nie mam, bo tylko mieliśmy przy tamtej okazji. Chciała poczynić jakieś kroki prawne w stosunku do Konopa, że w taki sposób ją potraktował. Ale w momencie, kiedy tyle osób wam zaufało i to takich pokrzywdzonych, no średnio, nie? Średnio za każdym razem dobry PR sobie na tym budować. To nie pierwszy raz, kiedy Konopski okazuje się być inny niż kreuje się na swoich filmikach. Boxdel w swoich materiałach poruszał temat Keydropa. Konopski mówił, że dalej nad nim pracuje. Minął kolejny miesiąc, a materiału dalej brak. Wardenga po licznych filmikach od Boxdela postanowił zawiesić swoją karierę w internecie. Na filmiku pożegnalnym powiedział, że czuje się zmęczony obecnym YouTube'em. Czy sobie jakoś tam nie odejść w cień w internecie? No taki to ostatnio umęczony się już czuję. Zgodnie z tym, co powiedziałem wtedy, nadszedł czas, żeby przestać się już męczyć i odejść w cień. Publika jednak uważa, że Wardenga zniknął nie z powodu wypalenia. Wielu widzów uważa, że Wardenga zniknął z powodu braku zgód na filmik Bubsmana, co zarzucił mu Boxdel czy Wontor na odcinku Goniec. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Magdzie G., znanej restauratorce. Chodzi o promocję wina na swoim profilu, który śledzi 1,5 miliona osób, a dokładniej na Facebooku. Magdalena G. nie przyznała się do winy. Szymon Banna powiedział, że pani Magda została przesłuchana w charakterze podejrzanej, złożyła wyjaśnienia i nie przyznaje się do winy. Przestępstwo prowadzenia nielegalnej promocji napojów alkoholowych zagrożone jest grzywną od 10 do nawet 500 tysięcy złotych. Już w listopadzie można było usłyszeć o problemach pani Magdy przez promocję alkoholu w mediach społecznościowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zawiadomienia, które złożyło Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, poinformował Super Express. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa polegającego na niezgodnej z ustawą reklamie wina na profilu Magda Gessler, prokuratura rejonowa Warszawa Ochota, otrzymała w maju tamtego roku. Przedmiotowe postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie i dotyczy ono przestępstwa nielegalnej reklamy alkoholu, a dokładniej wina z artykułu 45 paragraf 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, potwierdził dziennikowi Szymon Banna, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie. Panią Magdę może spotkać los innych celebrytów, którym prokuratorzy postawili już zarzut nielegalnego promowania alkoholu w mediach społecznościowych. Tak stało się w przypadku m.in. Ma Fashion, Macieja Musiała czy Margaret. Przypomnieć przy tym należy, że polskie przepisy ustanawiają bezwzględny zakaz reklamy napojów alkoholowych innych niż piwo i są jasne oraz precyzyjne w tej kwestii, wyjaśniał Prok. Banna w październiku tamtego roku. Na początku tego roku Monika rozpoczęła promocję BioClock, czyli marki, której jest współtwórczynią oraz medialną twarzą. To witaminowy suplement diety, reklamowany jako przełom w świecie produktów. Monika Goździelska, znana z kanału Zero, reklamuje kapsułki odnawiające DNA i spowalniające procesy starzenia za 400 zł. Jeśli jest na tej planecie dziewczyna, która wierzy w to, że jakaś fuga za 200 parę złotych, 170 lub te inne takie potrafią wygładzić zmarszczki, to jest po prostu szarlataństwo.
kurwa. To, co robią w tym necie, to jest jakiś dramat. Bo to jest po prostu dramat, co się dzieje, jaka naiwność jest na tym TikToku. Że promowanie kapsułek mających naprawić DNA jest po prostu ciężkim absurdem. Okej, czyli pani Monika uważa, że krem mający wygładzić zmarszczki to szarlataństwo, ale za to kapsułki mające naprawić DNA są już okej. And in your world, I'm the idiot. Mogę powiedzieć jedno. David Sinclair, biotechnolog, lekarz z wieloletnim doświadczeniem, je NMN ponad 10 lat. Monika, wskazując na trzymane w ręku pudełko BioClock, przywołuje Davida Sinclaira. To znany australijski badacz, profesor Harvardu. W środowisku naukowym postrzegany jednak jako kontrowersyjny naukowiec celebryta, swego rodzaju medyczny influencer. Wielokrotnie kwestionowano jego działalność i został oskarżony o oszukiwanie opinii publicznej z powodu fatalnych błędów w swoich badaniach, w których dowodził, że wiek można cofnąć. Na początku tego roku Monika rozpoczęła promocję BioClock, czyli marki, której jest współtwórczynią oraz medialną twarzą. To witaminowy suplement diety, reklamowany jako przełom w świecie produktów. Rewo o produkcie Monika Goździalska z kanału Zero, który manipuluje genetyką i pozwala osiągnąć długowieczność, 125 lat. Pamiętacie, jak ja nagrywałem filmy o różnych skamach? To ja mam normalnie flashbacki, jak oglądałem ten film. To jest dokładnie taka sama budowa materiału. Na zasadzie, wiecie, sam produkt bardzo drogi, no to już się zastanawiasz. Później zastanawiasz się, czy ta substancja ma jakiś sens. Później okazuje się, że ktoś się powołuje na lekarza, którego badasz historię, czytam profesora. Okazuje się, że nie jest to za dobra osoba, żeby się na nią powoływać. Wchodzisz i słyszysz o jakichś magicznych właściwościach tej substancji, która ma ci życie odmienić, więc już ci się znów lampka zapala. No i po piąte, wchodzisz, a tam zdjęcia ze stoka. Panie Jacku, proszę zapytać moją Monikę o tabletki odnawiające. Zapraszam serdecznie DNA. Do Anny Lewandowskiej, która też zażywa w kroplówce. Odnowa DNA. Nie będę mówiła o swoim produkcie, bo to nie jest miejsce do lokowania mojego produktu. Zapraszamy na krótką przerwę filmową, a to jest... Doliło od tematu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tede, jak o co tu chodzi? No co jest? Problem w tym, że jedyny bank, w jakim możemy znaleźć Annę, to bank zdjęć. A... Ej, naprawdę, ja to czuję takie... Pamiętacie, jak ja nagrywałem filmy o różnych skamach? Ja mam normalnie flashbacki, jak oglądam ten film. To jest dokładnie taka sama budowa materiału. Na zasadzie, wiecie, sam produkt bardzo drogi, nie? No to już się zastanawiasz. Później zastanawiasz się nad tym, czy w ogóle ta substancja, czy to ma jakiś sens. Potem okazuje się, że ktoś się powołuje na lekarza, którego badasz historię, czy tam profesora. Okazuje się, że nie jest to za dobra osoba, żeby się na nią powoływać. Wchodzisz, słyszysz o jakichś magicznych właściwościach tej substancji, która ma ci życie odmienić, więc już ci się znowu zapala lampka. Jeszcze po piąte wchodzić, a tam zdjęcia ze stoka, ja dole, jeszcze opinie jakieś. Szukasz używanych produktów w super cenach, narzędzia do domu czy ogrodu i wiele więcej, w tym nawet okulary przeciwsłoneczne. Sprawdź konto Licytuj 1 na Allegro.